Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Jak widzicie, przed chwilą sobie zakupiłem edycję kolekcjonerską gry Far Cry 4, no i dzisiaj mogę kilka dni przed premierą Wam zrobić mały unboxing edycji kolekcjonerskiej na PlayStation 4. Pewnie zapytacie, dlaczego PlayStation 4, dlaczego nie Xbox One, bo często jak kupię grę na Xbox One, to pytacie, czemu nie na PlayStation 4, więc powiem Wam tak, ziomeczki. Mam obie konsole i naprawdę nie robi mi różnicy, na jaką platformę ja grę kupuję. Tak więc to jest chyba odpowiedź na Wasze pytanie, które często się pojawia. No i tak, tu mamy przód pudełka, oczywiście to jest też papierowa osłona, zaraz ją ściągniemy. Tak się prezentuje bok pudełka. No i tył, myślę, że na tyle troszeczkę więcej informacji jest ciekawszych. Mamy tak, oczywiście pudełko dosyć fajne, w którym możemy sobie przechowywać gry. Mamy też dziennik podróży, mapę, figurkę 20-centymetrową, czyli troszeczkę mniejszą niż ta, którą Wam pokazywałem kilka dni temu z Assassin's Creed Unity. Plakat protagonisty oraz mamy też kilka DLC, które wchodzą w skład tej edycji kolekcjonerskiej. Tak wygląda góra. Tutaj z tyłu nic już ciekawego nie ma, więc odkleimy to. To aż z jednej strony się sam odkleiło. Wiecie co, wezmę sobie nóż tylko, żeby było łatwiej. Żebym, kurczę, znowu pudełka nie zepsuł. No już coś tam poszło. Dobra. Z jednej strony mamy już załatwioną sprawę. I jeszcze tutaj to odkleję, bez problemu. Dobra. No dobra, i mamy pudełko. I je się otwiera najprawdopodobniej tak. Tu mamy na magnes przyczepce, więc fajna sprawa. Tak to wygląda. Zaraz Wam to wszystko pokażę dokładnie. Ale tak. Tak to się otwiera. Po otwarciu pudełka ujawnia nam się dosyć, kurczę, duża figurka, bo ona jest niska, ale ona jest na maksa duża. Więc już tutaj postaram się ją wyciągnąć i odłożyć na bok. Tak wygląda samo pudełko. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda i na półce może się ładnie prezentować. Mam nadzieję, że to wszystko jest widoczne, że to sobie sprawdzam i faktycznie jest wszystko widoczne, więc naprawdę bardzo ładnie to tutaj wygląda. Powiecie, a gdzie gra? A gdzie gra? Gdzie instrukcje i wszystko? Już sobie to, ziomeczki, sprawdzamy. Zamykam to pudło. I tutaj mamy chyba w ten sposób. Wow. To chyba muszę przytrzymać. I tutaj sobie otwieramy. O! Dobra. To pudełko odłożę. I teraz tak. Naszym oczom ukazuje się edycja limitowana gry Far Cry. Zaraz sobie otworzymy to pudełko, zobaczymy, co tam jest. Tak wygląda grzbiet. Nie jest to grzbiet biały, tylko czarny, fajny. No, jakieś tam informacje. Tutaj mamy ten dziennik, o którym Wam przed chwilą mówiłem. Ja go tutaj otworzę jakoś delikatnie. Jest to taka imitacja skóry. Fajnie to, kurczę, wygląda. Otworzymy i co tu mamy? Aha, czyli tutaj mamy zwykły notatnik i logo, tutaj widzicie. Czyli możemy coś sobie w tym pisać. Bardziej to będzie miało formę kolekcjonerską, niż po prostu będę z tego korzystał. Takie rzeczy lubię kolekcjonować. Lubię gadżety mieć z różnych gier, więc bardzo fajna sprawa. Tak wygląda dziennik. Tutaj mamy mapę. Nie są to duże rozmiary. Ja Wam to pewnie jakoś na materiale zmontuję, abyście wszystko widzieli. Ja mam nadzieję, że to wszystko jest dobrze widoczne. Jakby coś tam było niewidoczne, to Wam zmontuję i pokażę to, jak się prezentuje mapka. Z drugiej strony nic nie mamy, więc podłożę. No i ten plakat, o którym już wcześniej była mowa. On mi się wydaje jest dwustronny, więc zaraz go Wam zaprezentuję. Dokładnie, a z tej strony mamy bardzo fajny plakat z Far Cry'a 4, więc naprawdę bardzo fajna sprawa. Na pewno u mnie gdzieś tam będzie w antyramie powieszony, bo no, prezentuje się ta gra niesamowicie. Zobaczymy, oceny są wysokie w recenzjach, więc wersja konsolowa ponoć wygląda bardzo fajnie.
No i odpakujemy sobie gierkę, zobaczymy jak ona tutaj wygląda, czy coś w pudełku ciekawego jest. Mamy kody, już widzę. O, dobra, są kody, jak widzicie, czego wam nie mogę pokazać. Mamy też informacje o sezon pasie. Jest też kolejny kod na kolejne dodatki, które wam zaprezentuję na kanale. No i instrukcja, sama gra w środku wygląda tak. Więc nic specjalnego, taka jak zwykła w sumie, no tylko te DLC wchodzą w tego skład. No i za chwilkę pokażę wam figurkę. No dobra, jak widzicie, mamy figurkę, która jest dosyć niska w porównaniu do tej figurki z Assassin's Creed, ale jest bardzo duża, powiem wam. I od razu co mogę wam powiedzieć, to to, że ona wydawała się na wszystkich zdjęciach strasznie tandetna, strasznie tandetnie wykonana, a się okazuje, że naprawdę wygląda ona dosyć ładnie, znacznie ładniejsza niż na tych tutaj zdjęciach, które prezentowały edycję kolekcjonerską gdzieś tam na stronie Ubisoftu. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Kurczę, aż się nie spodziewałem. Zaraz wam też pokażę ją bliżej. Tu mamy jakiś schowek, nie wiem na co. Możecie się domyślić, na co to może być schowek. Pokazuję wam już tutaj, jak to wygląda pod spodem. Ona jest taka jakby troszeczkę poobcierana, mimo że widzieliście, ona była tutaj zapakowana od początku. Ja nic nie robiłem z tą edycją, a jest troszeczkę porysana. Szczególnie jest to widoczne tutaj na nogach naszego bohatera. Znaczy bohatera. Nie mówię o bohaterze głównym, tak? Tylko bohaterze gry. Kurczę, wiecie co? Jestem zadowolony z tej edycji kolekcjonerskiej, mogę powiedzieć. To wygląda znacznie, znacznie lepiej niż na materiałach promocyjnych. Kurczę, zaraz wam to przybliżę. No dobra, jak widzicie, macie ten materiał już troszeczkę zbliżony. Zobaczcie, ona znacznie lepiej wygląda niż... Zobaczcie sobie tą figurkę, a zobaczcie sobie, jak ona wygląda na materiałach promocyjnych. Naprawdę, robi to wrażenie i mi się strasznie, już mogę wam powiedzieć, podoba. Jestem zadowolony. Zaryzykowałem, bo wiele osób mówiło mi, że ta figurka będzie słaba, że nie warto jej kupować i tak dalej, a wygląda naprawdę tutaj dobrze. Jeszcze pokażę wam zbliżenie tutaj. Naprawdę, bardzo fajnie ta figurka wygląda. Jeśli chcecie zobaczyć dzisiaj pierwszy odcinek z tejże gry, zostawcie łapkę w górę, a postaram się dla was dzisiaj jeszcze coś z tej gierki nagrać, jakieś pierwsze pół godziny czy pierwsze 15 minut, tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!